Siemaneczko, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Waluś, a dzisiaj odcinek, gdy dostanę damage, to zmieniam grę. Zaczynamy oczywiście od Minecrafta, dzisiaj przygotowałem dla was 4 gry. I oczywiście zostawiajcie tutaj subskrypcję, bo zbieramy już tam prawie 3,5 tysiąca was jest. Oczywiście łapki w górę, no i jakiś fajny, miły komentarz. Dobra, więc gdy już to mamy za sobą, no to tutaj nam się teren ładuje. A wy od razu możecie napisać w komentarzu jakieś nowe, fajne challenge, które mógłbym zrobić. A my się na razie respimy tutaj. No i ogólnie o co chodzi w challenge'u? Chodzi o to, że właśnie jak dostanę jakiekolwiek obrażenie, nieważne czy to akurat w Minecrafcie, nieważne czy to od upadku, czy tam właśnie od jakiegoś moba, po prostu będę musiał zmienić grę bez cięć, także coś czuję, że może być zaraz jakaś wtopa, czy to nagle jakieś cokolwiek mnie uderzy i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym, żeby ten odcinek miał z jakieś przynajmniej te 15 minut, bo coś czuję, że może być źle. Robiłem już jedną próbę do tego i wyszło mi nawet 40 minut i to na samym Minecrafcie, więc to było niefajne. Ale okej, fajnie nas nawet zrespiło, wprawdzie nie ma tu jakiegoś cave'a i tak dalej, ale tam jest węgiel u góry. Tu mamy tutaj stone'a, więc fajniutko. No i okej, no jakoś to idzie. Moim celem tutaj jest dojście do żelaza i zrobienie sobie tutaj żelaznego jakiegoś setu. Fajnie by było, gdyby tak się udało. No i gitareczka. No także ogólnie stwierdziłem, że właśnie takie serie, takie właśnie challenge czy coś, super, super, brawo Gravel. No kurde, atak Gravelu, niedobrze. Dobra, jeszcze tutaj miałem powiedzieć parkour, ale no. Dobra, weźmy sobie potem węgiel chociaż, żeby tutaj cokolwiek było. Ogólnie przygotowałem właśnie te 4 gry. Zobaczycie w dalszej części materiału właśnie jakie to gry właśnie są. No i właśnie może jakąś drugą część jeszcze nagram, ale to zależy, czy znajdę jakieś fajne gry właśnie, żeby tak właśnie tutaj pograć fajnie. No i właśnie jakieś wszystkie inne challenge i tak dalej możecie pisać pomysły w komentarzu, ponieważ chciałbym też właśnie, żeby tu była taka seria challenge'owa również z wami i tak dalej, tak żeby można było jakąś fajną interakcję właśnie z widzami zrobić. Także myślę, że dosyć spoko. Możemy sobie już tutaj pójść. Zrobię sobie kilofik, piecyk. Okej, okay. siup, dobra. W sumie to może nawet bym to wziął ze sobą. I może bym jeszcze zrobił sobie kamienną siekierkę, tak żeby po prostu była. Dobra, to możemy wyrzucić i możemy poszukać jakiegoś żelaza. Nie wiem, czy na takim terenie jest żelazo, tak po prostu sobie grzecznie pływające. Ale to sobie poszukamy na przykład w cave'ach. Mam nadzieję, że tylko nie dostanę jakoś od upadku tutaj obrażenia, więc sobie przejdziemy naokoło. No i okej. Tutaj mamy cave z jednej, a z drugiej strony... no nie bardzo, dobra. Czyli z jednej strony mamy cave'ik, może być. Dobra. I idziemy w poszukiwaniu żelaza. Mamy tutaj na przykład węgiel, o, mamy żelazo, tadam. Dobra. Na razie jedno. O, jest więcej. Dobra, super. Nie ma trzech oczywiście na kilo, no bo po co, ale tutaj już jest. Super. Super, super. Fajnie nam się... kolejne. Także fajna okolica, fajna, fajna. Jednak może szybszy będzie ten challenge niż sądziłem. Może jeszcze pod jaksy uda nam się skoczyć, zobaczymy. Chociaż bardzo w to wątpię, bo czuję, że zaraz jakieś gówno mnie tutaj uderzy i może być przypał. Ale okej. Okej. Szkielety to będą najgorsze badziewia, teraz tak do mnie dotarło. Jezu, przecież szkielety to są najgorsze, przecież one strzelają z miliona kratek. Jest tam jeszcze? Jest, łuk. Niefajnie, nie widzi nas, widzi nas. Napiął strzałę. Jak to w ogóle śmiesznie brzmi. Dobra. To czekamy, aż nam się tutaj przypali żelazko. Ja nie będę tutaj ciął, bo jakbym dostał jakbym uciął, to byście powiedzieli, że mogłem dostać przez ten czas obrażenie. Więc może sobie zetniemy drzewo, zbudujemy sobie jakieś takie prowizoryczne schronienie, bo czemu by nie? Czy dałoby nam się jeszcze jakieś zwierzątka znaleźć, bo może tutaj z głodu dostaniemy nawet pierwszy damage. Bo tak też się może niestety zdarzyć. Ale okej. Nie chciałbym, żeby ta chatka była jakaś taka super przyduża, bo po prostu nie chcę się bawić jakiegoś budowlańca, a wiem, że jak zacznę
jakieś super duże coś budować, to że po prostu to się skończy tak, że będę chciał dokończyć tą budowlę. Jak dostanę damage, to pewnie zostanę jeszcze tutaj na bardzo długi okres czasu. Powiedzmy, że dzisiaj jest taki dzień, że niestety nie mogę jakoś za dużo nagrywać i tak dalej. A jeszcze te badziewia są, te borówki, przecież one też zabierają damage. O masakra. Żeśmy trafili w okolice, chociaż nawet nie wiem, czy to są borówki, czy co to jest. Nie wiem, nie znam się na tych nowszych wersjach, przepraszam. Spokojnie, już niedługo seria Minecraft Milionerzy, więc tam będą na pewno jakieś pytania o te nowsze wersje, żebym mógł po prostu się poduczyć, także fajnie. Dlatego też zapraszam na Discorda oczywiście, ponieważ na Discordzie będą rekrutacje właśnie do tych wszystkich moich serii, także serdecznie zapraszam. My sobie tutaj zrobimy też od razu podłogę. Może na razie za pięknie nie jest, ważne żeby było tak prowizorycznie. Nie mam łopaty, to jest taki też minus, ale zaraz sobie ją zrobimy. Mamy żelazo, fajnie. Siup, siup. Siup, okej. Tak, możemy zrobić, w sumie to drewno by się przydało jeszcze. Zaraz sobie porobimy jeszcze tutaj siekierkę i łopatę. Będzie fajniutko. Okej, siup, siup, siup. No i okej, pięknie. Dobra. Skrzynka też by się przydała nam. To tak na pewno trzeba będzie to zrobić. No i właśnie ten domek tak dokończyć, żeby on nie był jakiś super duży. Chcę, żeby on był taki właśnie jakby skośny, żeby tutaj nie było jakoś super źle. Okej, raz. Pochodnie takie małe trzeba zrobić, bo czemu by nie? Może więcej tych pochodni. Bo czemu właśnie by nie robić tych pochodni? Dobra. Skrzyneczka. Myślę, że pojedyncza na tą naszą przygodę chwilową wystarczy, także weźmy sobie na chwilkę właśnie tylko jedną skrzynkę zróbmy. I tutaj już daszek możemy zacząć robić. Okej, siup, siup. I te niewymiarowe klocuszki można sobie już tu zebrać. Ciach, ciach. Dobra, jeszcze troszeczkę. Jeszcze tutaj będzie trzeba wziąć i zamontować drzwi i jeszcze jeden klocek, także spoko. No i okej. Tak jeszcze patrzę, czy tutaj mobków jakichś przypadkiem nie ma. Bo jednak mobki to są niefajne rzeczy. W ogóle łóżka nie mamy, więc też będzie trzeba tutaj przetrwać noc. Oczywiście na żywo. Nawet jakbym miał łóżko, to myślę, że nie spałbym ze względu na to, że no to ma być czeladź i tutaj trzeba żyć. No, jednego spania się damage'u tutaj jeszcze nie dostała. Je, Boże, te krzaki. Dobra, tak patrzę jeszcze tutaj wszystko, czy mam. Może ten dom wygląda strasznie, przepraszam za to. To wygląda naprawdę bardzo, bardzo źle. Tutaj mało brakło, aby damage był. Okej, okay. Tak sobie jeszcze myślę, czy tutaj nie dałoby się rady jakoś zrobić lepszego tego wyjścia. Na przykład, żeby tu był klocek i żeby tutaj były drzwi. I żeby teraz tutaj zrobić na przykład schody. Okej, okay. Siup, siup. I tutaj by były drzwi, dobra. Da się. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj od góry by się przydało jeszcze coś takiego. Okej. Okay. I teraz wątpię, żeby tutaj jakieś mopki nam się dostały, super. Jeszcze tutaj trzeba zrobić drzwi do jaskini, także siup. I tutaj drzwi, siup. Pięknie. Dobra, jeszcze trzeba tu siup, siup. W sumie można też coś takiego zrobić. Siup i siup. Ogólnie taki kwadrat by się tu przydało, ale nie będę jakoś super dekorować, no bo bez przesady. To sobie w środek możemy tutaj oświetlić, w sumie ja nie widzę jak jest ciemno, więc to może być dla mnie problematyczne w jakichś jaskiniach i tak dalej. Ogólnie materiału już jest 9 minut, więc nawet jakoś to idzie. Trzeba zobaczyć coś na te krzaki, bo kurczę, no nie chcę sfailować, w ogóle kurczę mięsko by się przydało znaleźć. Jak coś to zupę będzie trzeba robić. Bo wiem, że tutaj są właśnie te grzyby wszystkie piękne nasze, więc grzybki sobie porobimy zaraz, halucynki. I będzie fajnie, jeszcze piechu mi tu przyszło, bo kurczę, taki okres jest, że piech nawet na balkon nie chce wychodzić. Zazwyczaj siedzi na balkonie i się tutaj opala. A niestety jest tak gorąco, że nawet piesowi się nie chce. Więc sobie leży obok mnie. Dobra, zamknijmy sobie drzwi. No i
mały własny domek, fajnie. No i dobra, przydałoby nam się pójść po jakieś mięsko. Może. Kałamarnice wątpię, żeby nam to dały mięso. Dobra. Przejdźmy sobie dalej, tu mamy grzybki, także grzybki sobie zetniemy. Okej, siup, siup. Tu mamy muchomorka. Tutaj mamy kolejnego muchomorka. Więc fajniutko. Dobra, siup. O, nie możemy biegać. Tego się obawiałem, także trzeba wrócić jeszcze. I sobie tutaj zrobić oczywiście grzybki. To jest zupę grzybową. Kurczę, wtedy jak to próbowałem, to akurat się zrespiłem w bardzo fajnym miejscu. Dobra, miska. Teraz było chyba tak i tak. Tak jest, dobra. Zupa grzybowa. Ile nam to doda? No nawet dużo, także jestem szczęśliwy. Nie mamy mieczyka, ale jakoś to będziemy musieli przeżyć w ten oto sposób. Szukanie zwierząt to jest najgorsza część właśnie startu tak naprawdę w moim przypadku. Mamy ryby. O, ryby. Zapomniałem, że tutaj ryby widać tak z powierzchni ziemi. Okej, nawet giną na szczała, więc fajnie. Pies to nie wiem, co on kmini. Dobra. Fajnie. Rybki nam tu dają. Oczywiście przepraszam te wszystkie rybki. Pamiętajcie oczywiście tutaj wszystkie osoby, które teraz mam jakiś bulwers do mnie, że je zabiłem. Pamiętajcie, że to tylko jest na challenge, także w imię dobra, w imię dobra. Dobra. Tam jest jakaś ładna polana w sumie, więc można by było na nią pójść. W sumie... Tak teraz zejść, żeby nie dostać obrażeń, to jest... ciężka sprawa. No ale okej. Jezus Maria, ile tych ryb jest? Patrzcie, one się zrespiły na nowo, nie? Już to jest niesamowite. Nawet nie będę ich zabijać. Co z tego, że nie trafiłem. Okej. Przydałoby nam się jeszcze tutaj te muchomorki całe. Ale okej, możemy pójść. Tutaj w ogóle nie jest cave. Także może jak jeszcze nie zginiemy, ani nie dostaniemy obrażeń, to może sobie zeskoczymy. Dobra. I lecimy dalej. Ogólnie sobie pomysł na ten odcinek wziął się z YouTube'a oczywiście. To nie jest mój autorski pomysł, także... Fuck. No i słuchajcie, jesteśmy w drugiej grze, w pierwszej w Minecrafcie. Boże święty, jaki błąd. Podskoczyłem, tam nie było kratki i no. I sfailowałem. Słuchajcie, jeżeli ktoś nie zna tej giereczki, to niech się nie dziwi, bo to jest czerwona próba. Słuchajcie, a w tą grę... Jezus, jak tu dużo osób gra. Ja bym chciał fawelę, ale tutaj widzę, że full server jest. No dajcie mi pograć, proszę. Ja tylko fawelę znam. Słuchajcie, ja grałem w to... chyba z 7 lat temu. Jeszcze jak to było na CDA. To jest niesamowite, nie? Proszę, niech ktoś wyjdzie z którejś z drużyn, proszę. Kurde. W sumie tak, tak bardzo szybko dostanę tutaj obrażenie, więc możemy sobie pójść na jakąś inną mapę. Ogólnie to jest taki Counter-Strike, tylko taki strasznie... słaby. Dobra, moim celem jest zabicie. Muszę ubrać sławki, także... uwaga, bo będzie grubo. Będzie grubo, będzie grubo. Zobaczymy. Tak dawno nie grałem w to, nie? Ja już nawet nie pamiętam, jak to się grało. Pamiętam, że to strasznie inna była dynamika w porównaniu do... Counter-Strike'a. Widzicie, że ta grafika no, nie jest najlepsza. Spróbuję wam tu podgłośnić jeszcze audio, żebyście mieli głośniej jakby. Chociaż nie obiecuję, że będziecie cokolwiek słyszeć. Wow, ale strzały słyszeliście. Making the team win 5 match. Dobra. Wygrać 5 meczy trzeba. I to jest zajmowanie stref, więc w sumie moglibyśmy pójść na strefę R, która tam jest. I sobie tam właśnie porobić tutaj rzeczy. W ogóle wiem, że to była inna kamera. Okej, tak się kłóca. O, patrzcie. Mamy nas. Patrzcie, czy... wow! No i słuchajcie, witam was już tu po malusiu, bo tutaj dopiero się włącza. Ten, kto ma GTA, wie, jak długo się włącza właśnie. Włącza właśnie GTA. Także wchodzimy sobie na tryb fabularny, potem robię sesję dla zaproszonych i tam atakujemy policję. I próbuję mnie dostać do damage'u. Aktualnie mam 19 minut mam 19 minut nagrywania. Jestem ciekawy, ile minut od materiału z tego jest. Teraz jest 19-10 sekund, czyli będzie pewnie z jakieś może 13-20, coś takiego. Tak myślę. Także zobaczymy.
Nie no, aż 6 minut nie zetnę chyba. No, może być tak naprawdę jakieś 15, może. Może nawet 17 minut. Zobaczymy. Dobra, także GTA. Tak w ogóle ciekawie, że też szybko możemy zginąć w tym GTA. W sensie moim celem jest to, żeby wziąć i dobiec do garażu i z tego garażu wziąć sobie auto i ścigać się z policją. A może też być tak, że na przykład nas jakiś samochód potrąci, bo na przykład policja będzie kogoś ścigała. Tak też oczywiście może być. Byłoby w sumie śmiesznie. Także zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Dobra. No to bierzemy sobie tutaj. Oczywiście sobie tak musimy popatrzeć na jedną i na drugą stronę ulicy, no bo... Bo jednak chciałbym pojeździć trochę tym samochodem. Możemy temu panu wywalić. Dobra. Wejdź sobie do pierwszego poziomu garażu. I zobaczymy, który samochód sobie w sumie wybiorę. No w sumie Wagnera, jak już tam stoi, popatrzyłem na niego jako pierwszego, więc może sobie weźmiemy Wagnera, bardzo fajny samochodzik, bardzo ładny, także możemy sobie w nim pojechać, także fajniutko. Dobra. Nie wiem jak tam z dźwiękiem u was, także jeszcze może trochę podgłośnie, też nie chciałbym jakoś super głośno, żeby była ta gra. Chciałbym, żebyście mnie jednak bardziej słyszeli niż grę. Dobra. Może być chyba. Także bierzemy. No i po prostu robimy zadymę. Strasznie dużo pistoletów mam, to jest niefajne, bo to może się za chwilę zmęczyć. Dobra, niech on się zbliży do jakiegoś samochodu. A może nie. Dobra. Szukamy teraz naszego pięknego, oczywiście kompaktowego. I możemy robić zadymkę pomalutku. O, tu jest komisariat, to może nie aż tak. Może nie aż tak, ja chcę jeszcze chwileczkę trochę pojeździć tutaj. Ja chcę chwilę pojeździć, zobaczymy jak długo będziemy sobie mogli na takie jeżdżenie pozwolić. Okej, okay, jednego zabiliśmy. Wow. Nie dostaliśmy? Chyba nie. Nie wiem, jak dostaliśmy to przepraszam. Nie, nie dostaliśmy, bo pełny pasek jest. Nie, bo też nie chcę tutaj za bardzo oszukiwać. Zawsze będę się starać jakby tutaj panować nad tym, ale też nie zawsze patrzy się na HP, nie? Tutaj jak się strzela, to się patrzy na przeciwnika, nie? Do którego się mierzy. O, trafiłem. Oni mnie nie, więc fajnie. Nie spodziewałem się, że mnie nie trafią. Okej, okay, zabiliśmy kierowcę. Zabij go! Aha, bo oni są tutaj, dobra, sorry, nie widziałem. Nie dostałem jeszcze? Brzeka słaba, ta policja jest. Cztery gwiazdki, a jeszcze ani razu nie dostałem nabojem. Masakra. O! Już tutaj się boję najbardziej tego damage'u od pojazdów. Dobra, nie dostałem. Przynajmniej nie widzę, żebym dostał. Okej. Okay. Kuloodporne opony raczej powinienem mieć. Więc wszystko jest jak najlepszym porządku. Dobra, bomba przylepna i patrzcie. Pcią. No nie. No średnio to zadziałało. Ale patrzcie, cztery gwiazdki i ani razu jeszcze nie dostaliśmy, więc fajnie. Życie mi nie ubyło. O, tam dużo ich jest. No naprawdę? No fuck, nie mogę tam wrzucić, ale lipa. Dobra, nieważne, jestem słaby w GTA, nie grałem długo, przepraszam. No czemu oni mnie nie trafiają, no? Myślę, że szybciej pójdzie im. Myślę, że nie szybciej pójdzie, ale coś chyba się męczą strasznie. Dobra. Dobra. Jest. W końcu. Gra na tym siadło, bo mam przylepną nie chcę jakoś. No co jest, ja mam cały czas full HP, a to są cztery gwiazdki, no. Szanujmy się. Oni mnie gubili przez chwilę, czy mi się wydawało? Wow, prawie sam siebie wysadziłem, nie fajnie.
O, dostałem, brawo. Brawo, dostałem. Tutaj akurat muszę ich pochwalić, także nie ma szybkiego przejścia. Dobra. Fajna zabawa jest. Muszę wrócić kiedyś do GTA jeszcze. Może jakiś odcinek stuntów. Zostawcie tutaj tak 40 łapek w górę i może jakiś odcinek ze stuntów sobie nagramy. A tymczasem lecimy do ostatniej już gry, do której będę musiał pewnie z jakieś kilka minut brać i... Lol, patrzcie, na lampę przykleję. Na którą pewnie będę musiał chwilkę poczekać, no bo muszę zmienić konto Steam. Bo na tym mam niestety wagbana. Ohoho! Piękna gra, naprawdę piękna gra. Okej, słuchajcie, no i jesteśmy sobie, może odpalimy sobie Dusta, bo why not, uproszczony. Myślę, że dosyć spoko. No i dobra. Myślę, że dosyć szybko też dostaniemy obrażenie, może wolniej niż na deathmatchu, ale no jak wiecie, to się po prostu zobaczy w praniu. Więc lecimy sobie. Dus 2, ogólnie będziecie widzieć mój kursor, o już nie. Bo przechwytuje po prostu cały ekran niż po prostu cały po prostu grę, ponieważ coś się zepsuło i nie mogę przechwytywać samego CS-a. O, nie wiem, czy słyszeliście, Rusk jest, oje. Yeah. Dobrze, że wybrałem Terro jednak. O, w ogóle Terro prowadzi to tak bardzo, nawet nie widziałem. Wiecie co, wezmę sobie scouta, jest szansa, że może zabiję kogoś tutaj na starcie. Mój refleks kota. Wow, ładny szczotał ktoś oddał. No to już to by było na tyle z mojego scouta. Wiecie co, ja sobie wezmę może MP7. Jest jakiś minimum procent szans na to, że może się jeszcze kogoś uda zabić, zanim umrę sam. Nie, proszę, nie pikujcie tam, to jest ty nejdzie bity, ty nejdzie, czemu tak, no... 6 HP, ale pech, dobra. To ja nic niestety nie poradzę na to, że przegramy. Że dostałem damage, tak samo teraz dostałem, zostało mi już tylko 6 HP. No nic nie poradzę na to. No tam w głowę trafiłem go. No nie, jeszcze mi zabrał. Dobra, no cóż, na tym musimy dzisiaj skończyć. Dobra, zabiliśmy chociaż w taki sposób. Słuchajcie, także ja wam bardzo dziękuję za oglądanko. Subskrybujcie, apkujcie, komentujcie oczywiście i piszcie oczywiście w komentarzach nowe challenge. Także to by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!